Piła niestety pozbawione jest wielu zabytków z tamtych czasów, wielu zabytków techniki, wielu zabytków przemysłowych. Pozostałości tej gazowni, bo trudno mówić o całym kompleksie gazowni, jest jedną z niewielu obiektów, które pozostały na terenie miasta. Jeżeli ten wpis zostałby dokonany, to mamy pewność, że zespół ten zostanie, nie zostanie zniszczony i będziemy współpracować tutaj z właścicielami do tego, żeby doprowadzić go do jak najlepszego stanu technicznego. A właścicielem tym jest państwowy gigant PGNiG. Z kompleksu dawnej gazowni, która powstała na początku XX wieku w rejonie dzisiejszej Alei Poznańskiej, nie pozostało wiele budynków. To przede wszystkim charakterystyczna wieża ciśnień wraz z przylegającymi do niej kuźnią oraz kotłownią, a także budynek warsztatowni. Próby czasu nie przetrwał m.in. główny budynek kompleksu, czyli piecownia. Procedury związane z uzyskaniem wpisu mogą potrwać nawet kilka miesięcy.